Jesteśmy mistrzami świata! Szanowny Panie Prezydencie, dostojni goście, Szanowni Państwo. Mam zaszczyt poinformować, że Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Bronisław Komorowski, nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla polskiej piłki siatkowej. Odznaczeni zostali Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Pan Krzysztof Ignaczak, Pan Michał Winiarski, Pan Mariusz Włazły, Pan Paweł Zagumny, Złotym Krzyżem Zasługi Pan Fabian Drzyzga, Pan Karol Kłos, Pan Mateusz Mika, Pan Andrzej Wrona, Pan Paweł Zatorski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej Pan Stefan Antiga, Złotym Krzyżem Zasługi Pan Filip Blanc, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Pan Mirosław Przedpełski. Złotym Krzyżem Zasługi Pan Artur Popko. Pan Jan Sokal. Pan Mariusz Szyszko. Pan Andrzej Wołkowicki, Srebrnym Krzyżem Zasługi Pan Hubert Tomaszewski, Brązowym Krzyżem Zasługi Pan Paweł Brandt, Pan Wojciech Janas, Pan Oskar Kaczmarczyk, Pan Robert Kaźmierczak, Pan Tomasz Pieczko. Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o zabranie głosu. Czasami przypominam o tym, że to jest wielki, piękny przywilej prezydenta, że mógł dziękować nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu całej Polski. Ale w takich chwilach jak dzisiaj ten przywilej staje się oczywistością, że dziękuję w imieniu całej Polski wszystkich, którzy mieli tą chwilę wielkiej satysfakcji, mieli chwilę radości, dumy także z ojczyzny, dumy z biało-czerwonej, dumy z Mazurka Dąbrowskiego, który przecież poruszał nasze serca polskie nie tak dawno w momencie zwycięstwa polskiego zespołu w Katowicach. Chcę serdecznie podziękować wszystkim. Zawodnikom przede wszystkim oczywiście, ale także tym wszystkim osobom, które przyczyniły się do wielkiego sukcesu. Trenerowi, szefowi Związku Polskiej Piłki Siatkowej, wszystkim osobom, które stanowiły zaplecze organizacyjne, koncepcyjne, które tworzyły zespół zdolny do wygrania Mistrzostwa Świata. Cieszę się, że możemy dzisiaj również przypomnieć to zwycięstwo sprzed 40 bodajże prawie że równo lat, zwycięstwo polskiego zespołu w Mistrzostwach Świata w piłce siatkowej. I chyba to jest dobra okazja, żeby powiedzieć, że tak jak cieszy każde zwycięstwo polskie w każdej dziedzinie sportu, to chyba jest jakaś szczególna waga, którą powinniśmy przywiązywać do zwycięstw właśnie w grach zespołowych. No bo wiadomo, Polacy indywidualiści. Polacy kształtują różne postawy, dzielności, walki, ale jest coś, co pewnie jest nam w sposób szczególny potrzebne, abyśmy mogli odnosić sukcesy w bardzo różnych dziedzinach. To jest właśnie umiejętność gry zespołowej. Grania razem, grania lojalnie na sukces całości. To zwycięstwo i tamto zwycięstwo sprzed 40 lat kształtują taką postawę, budują zrozumienie, że właśnie szczególną wagę mają te sukcesy, które są sukcesami budowanymi razem odnoszonymi i razem wartymi przypomnienia. Chcę serdecznie pogratulować wszystkim, nie tylko państwu, ale wszystkim polskim kibicom piłki siatkowej, którzy przeżyli przecież niebywałe chwile, a muszę powiedzieć, że reszta Polski pewnie była pod wrażeniem sposobu przeżywania tych wielkich chwil, godnych polecenia w każdej innej dziedzinie sportu. Tak piękne kibicowanie, tak piękne zachowania są warte również tego, żeby je upowszechniać, utrwalać. Dlatego też gratuluję wszystkim, i panu prezesowi, i zawodnikom, i wszystkim miłośnikom piłki siatkowej tego wielkiego sukcesu, który będą Mistrzostwa Europy w 2017 roku, bo to, proszę państwa, jest nie tylko szansa na utrwalenie poprzez kolejne sukcesy pozycji piłki siatkowej w Polsce, ale to także jest kolejna szansa na utrwalenie tych dobrych zwyczajów i pięknego sposobu przeżywania rozgrywek w piłce siatkowej. Chciałbym życzyć sukcesu we wszystkich tych obszarach. Jestem pewien, że wszyscy razem państwo pokazaliście tą piękną, dobrą twarz polskiego sportu i dobrą, piękną twarz w ogóle Polski. Ten sposób na pokazanie, scenografia całego tego widowiska według mnie zostanie w pamięci bardzo dobrej, takiej robiącej ogromne wrażenie nie tylko w Polsce, ale także i poza Polską. Tak zresztą rozumiem i decyzję o ulokowaniu Mistrzostw Europy właśnie w Polsce, aby też utrwalić w wymiarze pozapolskim taki sposób pokazywania piłki siatkowej, taki sposób przeżywania tych niezwykłych sportowych emocji. Szanowni Państwo, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, pan Mirosław Przedpełski, kapitan reprezentacji Polski, pan Michał Winiarski oraz trener reprezentacji, pan Stefan Antiga, przekażą panu prezydentowi pamiątkowy medal 18. Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2014.